Zwycięska passa MUKS 18-11 Unia Tarnów trwa. Tarnowianie pokonali Kaliper Skielce 74-62. To już trzeci wygrany mecz MUKS-u z rzędu w trzeciej lidze. Najwięcej punktów w ekipie Starnowa zdobyli Piska 21, Niemczura 15 i Szewczyk 14. W drużynie Skielc najlepiej punktowali Miernik 20 i Borowicki 14. Bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz, bo perspektywa dalej, że można walczyć o pierwsze miejsce w tabeli i starać się o turniej. Półfinały potem, żeby grać o awans do drugiej ligi. Tym bardziej cieszę, że wygraliśmy 12 punktami, mamy przewagę punktową, jak pojedziemy na wyjazd. Jest szansa, że będziemy wysoko w tabeli na koniec sezonu. Bałem się właśnie dzisiaj wpuszczać młodszych chłopaków, bo mówię, graliśmy z liderem, chłopaki doświadczeni grali i w drugiej lidze, i w pierwszej lidze. Więc troszeczkę się bałem, że jak chłopaki wejdą, czy pogubią. No, tam dwóch, co jest najlepszych z juniorów, dostała szansę. W obronie bardzo dobrze grali, w ataku troszeczkę się bali, było widać, ale myślę, że będzie bardzo dobrze na przyszłość. Chłopaki są doświadczeni, szczególnie Dawid Szewczyk, też chłopak, co bardzo dobry zawodnik w pierwszej lidze, w drugiej. Na pewno ciągnie nas zespół motor napędowy na ławce, na boisku. Mateusz Piska, mówię, bardzo dobry strzelec. Jeżeli wstrzeli się na początku meczu, to jest zawsze bardzo groźny i dzisiaj było to widać, że bardzo chciał grać i wychodziło. W rywalizacji kadetów podopieczni Jarosława Mosia wygrali dwa mecze z rzędu. W sobotę na własnym parkiecie rywalizowali z drużyną Wisły Kraków, która